Dla osoby niepełnosprawnej bardzo ważne jest uczucie bycia potrzebnym. Takie niewątpliwie towarzyszyło osobom, które we wtorkowy poranek z powodzeniem sprzedawały ozdoby świąteczne własnoręcznie wykonane podczas warsztatów terapii zajęciowych w pracowniach stowarzyszeń i ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne. Dzisiaj żeśmy prezentowali na kiermaszu świątecznym wszystkie wyroby wykonywane w ramach zajęć terapeutycznych. Były więc to i anioły, choinki, świeczniki, stroiki, kartki świąteczne, zawieszki na choinkę, z różnych materiałów, w różnych technikach wykonywane. W kiermaszu wzięło udział wiele stowarzyszeń i organizacji, na przykład Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych czy Terenowy Ośrodek Wsparcia Dziennego. Dla podopiecznych ośrodków rękodzieło to praca, ale także sposób terapii. Jest to dla nich terapia zajęciowa, wypełnienie czasu, ćwiczenia manualne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, no bo wiadomo, trzeba pewne rzeczy zaplanować, pomyśleć, skonstruować, no i wykonać na tyle starannie, żeby jeszcze to można było sprzedać. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oddział w Szczecinie posiada 3 pracownie, stolarską, ceramiczną i witrażu. I to w nich wykonywano piękne, świąteczne ozdoby. To mi się podoba, że ludzie patrzą, że to my robimy takie niepełnosprawni, a my jesteśmy normalni i pokazujemy, że to potrafimy robić wszystko. Na stołach sprzedających znalazły się m.in. kartki świąteczne, bombki, witrażyki, deski. Wszystko przygotowane z największą dbałością o szczegóły. Żeby to było ładne, to bardzo długo, na 3 dni, a nawet trochę więcej dni. Jesteś zadowolona z tego, co tutaj przywieźliście? Tak, bardzo. I mam nadzieję, że ludzie wykupią. Naprawdę się starałam, dziękuję. I te starania było widać. Pieniądze pozyskane z kiermaszu przeznaczone zostaną na zakupy kolejnych produktów, które pozwolą na dalsze rozwijanie plastycznych i artystycznych aspiracji podopiecznych ośrodków terapii i wsparcia. Warto dodać, że kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta.